acordam para cada um e chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda, o maracatu me chamou pra bater palma e pra jogar tambu. Entra na roda, o maracatu me chamou pra bater palma e pra tocar tambu. Entra na roda, o maracatu me chamou pra bater palma e pra tocar tambu. Julia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Inne Światy. To już jest mój drugi nóż, bo pierwszy się stępił. Dużo osób pyta mi się, dlaczego wyprowadziłam się do Brazylii. To był taki bałagan i w gruncie rzeczy było to przeniesienie się z pierwszego świata do trzeci świat, to jest mało powiedziane. I dużo bardziej odpowiada mi ten styl życia. To są tak dwa różne światy. To są tak różne sposoby myślenia. Minimalizm w Brazylii w ogóle jest taki dość szeroko rozpowszechniony. Wiele ludzi nie ma pralek na przykład. I mówię Wam to po to, żebyście mieli świadomość, jak mało można ze sobą mieć, jeżeli czegoś się bardzo chce. Jest dla mnie niesamowicie motywujący i no, daje mi dużą dozę takiej radości i satysfakcji, że jestem w tym momencie i że udało mi się dojść do tego, że mogę się o to obywatelstwo ubiegać. Drodzy widzowie, witajcie. Muszę się przyznać Wam szczerze, że jedną z moich hobby jest oglądanie vlogów podróżniczych, filmów podróżniczych, bo kocham podróże. Wprawdzie jest za mną ich wiele, ale nie byłem we wszystkich zakątkach tego świata. Te moje poszukiwania zaprowadziły mnie oto do Brazylii. Tak właśnie trafiłem na vlog Inne Światy, który prowadzi Polka. Dziewczyna bardzo inteligentna, młoda, utalentowana, a jednocześnie mieszkająca zupełnie inaczej niż przywykliśmy my w zachodniej cywilizacji. Dziś ze mną Julia z Brazylii. A więc, drodzy widzowie, pozwólcie mi przywitać Julia z Brazylii. Dzień dobry, Julio. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Julio, ja jestem stałym widzem Twojego kanału. Oglądam, może nie wszystkie, bo to bym skłamał, ale oglądałem wiele filmów na Twoim kanale i to już chyba 7 miesięcy temu, kiedy wpadłem na Twój kanał. Niby przez przypadek, a wiesz, że przypadków nie ma, więc tak miało być. Poprzez kanały vlogowe, wiesz, oglądałem kanał Kesha, potem kanał Planeta Abstrakcja, no i nagle pyk, pojawia się bardzo ciekawy film z Brazylii, prosto z Brazylii. Jesteś w Brazylii. Jak ty się tam znalazłaś? Pierwsze pytanie do ciebie. No, Brazylia nigdy nie była na liście jakichś w ogóle moich nawet destynacji turystycznych. I to, że tu jestem, no tak jak mówimy, nie istnieją przypadki. To może wyglądać jak przypadek, ale to wszystko tak miało być. Ruszyłam z moim kolegą Krzysiem wyprawę autostopem po Ameryce Południowej. Spędziliśmy 13 miesięcy w trasie. Jakie plecak, kraje? Plecak, namiot. Wszystkie kraje Ameryki Południowej. Wszystkie, wow. Nawet te najmniejsze. Gujana, Surinam. Także przejechaliśmy to wszystko no, w 85% autostopem. I w Brazylii zostaliśmy tylko dlatego, że zaprosił nas tu jeden chłopak na karnawał. O. Więc stwierdziliśmy, że dobrze, no to zostaniemy trochę dłużej. Bawimy do karnawału się. Brakowało 3 miesiące. No i w ten sposób mieliśmy czas, żeby poznać Brazylię, która nie była naszym planem. Jedynie mieliśmy zamiar tutaj spędzić 2 tygodnie, ze względu, że to jest taki duży kraj, że inny język, to nic nie będziemy rozumieć, tak. Nic nie zobaczymy, bo tyle czasu, no to ile można tutaj spędzić, tak, w ciągu tych 13 miesięcy, żeby coś tu faktycznie zobaczyć. No przede wszystkim język, prawda? Ale Brazylia mnie oczarowała. Język przede wszystkim, no my nie mówiliśmy nic po portugalsku, bo w ogóle nie byliśmy
przygotowani na tą opcję, aż do momentu dobicia tutaj do brzegu w Brazylii. To dopiero wtedy się rozjaśniło, co dalej się będzie działo. No i zaczarował mnie ten kraj całkowicie, więc po miesiącu stwierdziłam, że mogłabym tu mieszkać. No i podczas tej wyprawy wielokrotnie wjeżdżaliśmy do Brazylii. To już był taki stały punkt na mapie, żeby zobaczyć ją z różnych stron. Czyli jakby z różnych stron Brazylii, z różnych krajów wjeżdżaliście do kraju. Tak. Wjeżdżaliśmy tutaj 3 razy z różnych krajów. No i ja już uwielbiałam po prostu. Jak tutaj przyjeżdżałam, to się czułam jak w domu i tak naprawdę prawie nie wróciłam do Europy w tamtym momencie, ale przekonała mnie mama, żebym wróciła, ogarnęła sprawy takie dokumentowe i tak dalej, że sobie przyjadę z powrotem. No i tak się stało. I wróciłam do Europy i po roku byłam z powrotem w Brazylii. To czekaj, to żeby to umieścić w czasie, to kiedy to się działo, ta wasza podróż po Ameryce Południowej? To się działo 2016-2017 rok. To całkiem niedawno. No, 5 lat, no nie, tak to 7 lat temu, tak. Słuchaj, no dobra, fascynacja Brazylią, ale brak języka. Czy można się dogadać w Portugalii, nie znając portugalskiego? To wszędzie, tak jak wszędzie. Na migi się dogadywaliśmy, ale największym takim wyzwaniem było łapanie autostopa, no bo wiadomo, że ci kierowcy, to oni nas brali po to, żeby sobie umylić czas w trasie, no a my raczej nie mieliśmy za dużo do zaoferowania. Tak. Więc robiliśmy zamiast języka, graliśmy na ukulele tym ludziom, ale już niektórym się to podobało, niektórym nie, bo oni chyba nie wiedzieli, co tak my do końca chcemy osiągnąć tym graniem na ukulele. A nam po prostu chodziło o to, żeby tak nie pozostać bez jakiejś kontrybucji z naszej strony. No ale udało się dzięki tym kierowcom bardzo dużo się nauczyć, no bo jesteś zamknięty w jednej kabinie, no to jesteś zmuszony do rozmowy. I jakieś rozmówki takie zaczynając od takich bardzo prostych tematów, na przykład jakie owoce są w Brazylii, no to oni wymieniają, to my w tych rozmówkach szukaliśmy, albo oni nam tłumaczyli o co chodzi, nam pokazywali. Aha. Pamiętam do dzisiaj, że dynia, nie wiedzieliśmy, facet użył, są 2 słowa na dynię po portugalsku. Jedno to jest abóbora, którego zazwyczaj uczą się w szkole dzieciaki, a drugi to jest jerimu. To jest taki lokalny język. I on użył tego jerimu. My nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Wtedy facet taki banan na twarzy, geniusz, mówi Halloween. No to od razu wiedzieliśmy, o co chodzi. Że dynia, nie? No i tak od słowa do słowa i właściwie po miesiącu takim kali być, kali mieć, ale byliśmy w stanie opowiadać o komunizmie w Polsce, więc od zupełnego zera w miesiąc. Do takiego poziomu. Wiesz co, czy to znaczy, że ty masz taką łatwość, wy mieliście taką łatwość nauki języka, czy jest tak łatwy ten język? Myślę, że nie jest on trudny na pewno. Mamy na pewno łatwość języka też, bo ja jestem poliglotą i mówię w 5 językach, a mój kolega Krzysiu z kolei dwujęzyczny i mówi po polsku i po niemiecku. No i po portugalsku. No i teraz już po portugalsku i po hiszpańsku też, więc też się stał poliglotem na tym wyjeździe. Ale w ogóle portugalski jest prosty, dlatego że jego gramatyka jest taka sama jak angielskiego. Są tam odmiany czasowników, ale jeżeli chodzi o czasy, można sobie słowo w słowo przetłumaczyć. No więc i jak ktoś to jest odkryje, takie no to... polskie, prawda? Te wszystkie szy... No i ma, dokładnie. Ma te polskie dźwięki. Ma szy, ma cie, ma sporo tego. Aha. No dobra, zobaczyliście, że ta Brazylia jest fajna, przyjazna, klimatyczna. Co takiego, jakie elementy cię zfascynowały, że potem postanowiłaś w tej Brazylii zostać? Dla mnie numerem jeden jest ta prostota, że jednak to jest taki jeden kraj, ale jest tu tyle różnych warstw społecznych, a my zazwyczaj się obracaliśmy wśród tych prostych ludzi, którzy... Zapraszali nas na przykład do siebie do domu podczas tej podróży, no bo ktoś nas wziął samochodem i mówi, gdzie śpicie? W namiocie? Nie, no to zapraszam was do siebie do domu. Więc widzieliśmy naprawdę takie różne warunki, jak ludzie mieszkają i czasem spaliśmy w ogóle na karimatach gdzieś na ziemi, na takim, nie wiem, palonym cemencie, palonym betonie. Aha. Więc takie bardzo proste domostwo, a czasem ktoś nas zapraszał do jakichś lepszych warunków, ale dla mnie było niesamowite to, że ci ludzie nie mając niczego, potrafili się po prostu dzielić. Dawali i nie oczekiwali niczego w zamian. Dla nich to była ta obecność nasza,
to już było takie wydarzenie i to zawsze było takie celebrowane, że zapraszali czy znajomych, żeby po prostu zobaczyć, my żebyśmy zobaczyli, ale żeby ci znajomi też zobaczyli. Więc ta prostota, no, która oprócz tego mieszkania przejawia się we wszystkim, po prostu w prostym myśleniu tych ludzi. Mm-hmm. Tutaj nie są jakieś takie sztuczne problemy tworzone, bardzo prosto oni patrzą na życie. I mm-hmm. to mnie urzekło, bo myślę, że my sobie sami utrudniamy w Europie to życie. I zobaczyłam, jak ja miałam utrudniony taki sposób myślenia, że już myślenie na przykład, co się stanie, gdyby, nie? Co ja wtedy zrobię w tej sytuacji? I rozważanie różnych scenariuszy. Ja już przestałam to robić teraz. Jak następuje sytuacja, to wtedy się zastanawiam i to bardzo ułatwia. No i klimat. Dla mnie ten klimat, że tu jest słońce cały czas, no to jest po prostu zbawienie. Wiesz co, jak patrzę na ciebie i na twoją uśmiechniętą buzię, to wiem, że mówisz prawdę. Tak, jest, to widać po tobie po prostu. Jesteś zachwycona tym, gdzie żyjesz. Ale no wiesz, dlatego żyję tu na Nordeście, bo tutaj jeszcze jest właśnie, że cały czas jest lato, jest tylko ta pora deszczowa i pora sucha, a już na południu Brazylii jednak można i śnieg nawet spotkać, więc już te klimaty tam mnie nie interesują tak bardzo. Dobrze, to wiesz co, to może cię umiejscowimy. Nie chcę, żebyś mi powiedziała dokładnie, gdzie mieszkasz, ale mniej więcej w jakiej okolicy, bliżej São Paulo czy Rio de Janeiro? Ani São Paulo, ani Rio de Janeiro. Ten cały region, w którym ja mieszkam, my nazywamy Nordeste, czyli Northeast. Northeast, Brazylii. Czyli mm-hmm. bardziej na północny wschód Brazylii. Tak. Mm-hmm. Jestem tak naprawdę w najbardziej wysuniętym na wschód miejscu w Brazylii. Okej, okay. No ja ci opowiadałem przed nagraniem, że moja córka tam była, ale ona była bardziej na południe Brazylii, więc to jest duża różnica, bo tam jest trochę inny klimat, prawda? Jak ci się żyje w tym klimacie twoim, tam u ciebie? Ja uwielbiam, nie mogę narzekać, bo ludzie są zaskoczeni, myślą, że tu są takie temperatury rzędu 35-40 stopni, a tak nie jest, tu jest cały rok podobna temperatura. To tylko w Teksasie. No, no i właśnie to jest, dlatego się bardzo fajnie mieszka, bo właściwie nie ma takich szoków temperaturowych. Można powiedzieć, że w całym roku, równie w tej porze suchej i w tej porze deszczowej, temperatura nie spada poniżej 24 stopni, ale 24-25 to jest zimno. To ja już ubieram wtedy sweter i długie spodnie i skarpety. O. A jak jest ciepło, to jest w okolicach 32, więc naprawdę jest bardzo mała rozbieżność tego. To jest idealny klimat. Fajne. Tak, tak. Wiesz co, będę chciał dzisiaj porozmawiać o twoim kanale, który nazywa się Inne Światy i mamy go w tytule, Inne Światy Brazylia, ale zanim jeszcze, bo ja wiem, że ty masz dużo filmów i mówisz o tym, o sobie, o tym jak żyjesz i tu będę zachęcał widzów, żeby tam po prostu weszli i zobaczyli te filmy, ale jeszcze bym cię chciał popytać, bo wybrałaś miejsce w tak zwanej faweli, prawda? Tak. Powiedzmy naszym widzom, co to jest fawela. Pewnie pobieżnie to znają, ale z czym to się to słowo kojarzy tobie? Mi się kojarzy z tą prostotą, dlatego tutaj mieszkam, ale fawela, żeby ktoś sobie mógł wyobrazić, to jest jakiś teren. Zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie tak, jak w Rio wyglądają te fawele, czyli na wzgórzach, ale chodzi o to, że to są tereny, które ludzie bogaci nie chcieli się na nich osiedlać. Więc tam, gdzie było miejsce, ludzie zaczęli sobie po prostu konstruować domki. Więc to jest taki teren, który jest zabudowany, ale to jest zabudowanie, które nie jest zaplanowane. Czyli tam, gdzie jest miejsce, to ludzie coś dobudowują. No to jest chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można na przykład sobie sprzedać dach swojego domu, żeby ktoś sobie drugi dom mógł na nim zbudować. O, niesamowite. Ale to jest prostota, życie w społeczności, bo my, ludzie, którzy mieszkają na faweli, nie nazywamy tego fawela, nazywamy to comunidade, czyli community. I to polega na tym... Tak jak w Polsce w tych latach 80., jeszcze 90., że po prostu możesz iść do sąsiada i pożyczyć cukier. Jak nie masz jakichś narzędzi, idziesz pożyczać. Jak ktoś nie ma, to ci mówi, kto z sąsiadów ma. I po prostu dzielimy się tym, co mamy i każdy jakby tak ma pojęcie, co się dzieje u tego sąsiada. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, czy jest chory, to na przykład ja, kiedy byłam chora, to ludzie też tutaj przychodzili, mi się pytali, jak mi pomóc, jakieś obiady mi przynosili i tak dalej. Więc to jest fantastyczne w tym mieszkaniu, że każdy zna tych sąsiadów, a fawela, na której ja mieszkam, nie jest taka duża, bo może mieszka tutaj 500 rodzin,
Także no jak ja na przykład idę z psami, to wszyscy nawet znają imiona moich psów, nie? Bo idę i sobie krzyczę. Myślę, że oni czasem mogą nie wiedzieć, jak ja mam na imię, ale jak moi psy mają, to wiedzą. Więc to jest fantastyczne, że się czujesz u siebie, tak jakbyś żył w wiosce, mimo że żyjesz w mieście. Ja widziałem twój dom, bo oglądałem twoje filmy. Wiem, że to jest skromne mieszkanie. Powiedz mi, nie tęsknisz za wygodami tego dużego świata europejskiego? Ja za tymi wygodami już nie tęskniłam, kiedy ja wróciłam z wyprawy. Starałam się utrzymać ten reżim brania zimnych pryszniców, ale w Polsce to jest ciężkie, jak jest zima. Tak. Więc tak, byłam przygotowana na to po prostu, czego mogę się spodziewać. Czyli na przykład przerwy w dostawie prądu. No teraz w ciągu 2 tygodni to był jakiś chyba rekord, bo chyba nie było prądu 6 czy 7 razy. O. Zazwyczaj to nie jest tyle razy, ale zdarza się, że na przykład prowadzę lekcję, nagle nie ma prądu, albo mam wejść na lekcję, nie ma prądu. I już uczniowie wiedzą, że po prostu takie są sytuacje i takie warunki życiowe. Jest zimna woda. No ale tak naprawdę oprócz tego to aż tak się to bardzo nie różni. No dom jest skromny. Na pewno jak ktoś wejdzie, to widzi, że to nie są jakieś luksusy. Tak. Tylko po prostu jest to przystosowane do mieszkania, ale to też wynika z tego, że ludzie tutaj, to oni ten dom używają do spania głównie. A jest tak ciepło, że spędzają ten czas cały czas na dworze i dlatego też jest to pojęcie tej społeczności, bo wszyscy się socjalizują ze sobą. Ale widzisz... Jak ktoś mieszka w takim... No, tak, to było bardzo dobre porównanie twoje przed kilkoma minutami do Polski z lat 80., 90., bo ja pamiętam wtedy, jeśli nie mieszkałeś poza miastem, to tak naprawdę żyło się na dworze. Prawie cały dzień, latem, prawda? I ja powiem ci, że ja tęsknię za tym. No ja mam teraz takie warunki i tak żyję, ale rozumiem, dlaczego wybrałaś takie życie. Po prostu jest prostota, życie między ludźmi. No dobra. Tak. Ale z tego, co wiem, to chyba nie masz wody bieżącej, prawda? Woda do picia. Jest włączana. Do picia w ogóle raczej tej wody ona się nie nadaje, bo ona jest bardzo chlorowana. Zresztą właśnie jak ten system wodny funkcjonuje. Tutaj jest zbiornik na wodę. Zazwyczaj taki standardowy zbiornik to jest 1000 litrów. I woda jest włączana raz w tygodniu, chyba że na przykład jest okres deszczowy i tam zapora, w której oni trzymają tą wodę, się zapełni, no to na przykład wtedy hojnie nam włączą kilka razy w tygodniu. Rozumiem. Ale jak włączają, to ten zbiornik się napełnia, no i wtedy po prostu trzeba sobie przez ten okres, kiedy nie ma wody bieżącej, tak, rozdysponować. No i dlatego też może do picia to nie jest tym bardziej zdatne, bo to jest woda, która jest stojąca w plastikowym zbiorniku przez dłuższy czas. A wiadomo, że tutaj jak są jakieś choroby na przykład od moskitów i tak dalej, no to też tam trzeba ten pojemnik wyczyścić raz na rok czy raz na pół roku, żeby takie rzeczy się nie tworzyły. Także siłą rzeczy raczej jest lepiej nie pić z tego. I wtedy wodę, ja akurat mam wodę źródlaną od sąsiadów, którzy mają studnie, więc zamiast zasilać Boris z Planety Abstrakcja chodził tam po wodę dla ciebie. Tak to ja tak... zawsze jak mam gości, albo żeby ludzie poczuli ten klimat, który tutaj jest, to jest zawsze chłopacy są odpowiedzialni za wodę. Proszę cię, idź po wodę. Dokładnie, wyślemy chłopaków, to jest takie hasło. Przed chwileczką powiedziałaś, że masz uczniów i czasami jest trudno się połączyć. Czego uczysz? Uczę angielskiego i uczę też portugalskiego czasami, ale akurat w tym momencie mam przerwę, bo zmęczyłam się tym. Jakby trochę się wypaliłam zawodowo i stwierdziłam, że bardzo lubię uczyć i chciałabym do tego wrócić w którymś momencie. Jestem też dobra po prostu w tym, co robię, bo mam takie metody nietuzinkowe nauki, tak jak poligloci. Poligloci inaczej uczą języków zupełnie niż taki standardowy nauczyciel, ale muszę sobie zrobić przerwę teraz, więc zajęłam się już prowadzeniem wycieczek tak na full time. Tak, o tym jeszcze porozmawiamy, bo wiem, że dopiero co skończyłaś jeden z dużych tripów. Zapytam cię też o to, jak tam było, ale powiedz mi jeszcze o tej szkole. To jest szkoła online? Tak, to właściwie nie jest szkoła, tylko szkoła jednoosobowa. Ja jestem jej dyrektorem. Lekcje. Rozumiem. I nauczycielem. Tak, jest to nauczanie online, chociaż ja tutaj też pracowałam w brazylijskich szkołach i miałam też zajęcia prywatnie po prostu z ludźmi na żywo. Aha, a uczniowie są skąd? Z całej Brazylii? A uczniowie są i z Polski, i z Brazylii. Angielskiego uczysz Polaków też?
Też, Polaków, głównie Polaków, ale Brazylijczyków też. Oni akurat tu mają dość duże zainteresowanie, bo jest duże zainteresowanie emigracją do Stanów Zjednoczonych, nie? Więc jest, tacy ludzie, ale też zauważyłam taki trend wśród starszych ludzi, że oni po prostu się uczą tego języka, żeby sobie głowy ćwiczyć. Bardzo dużo ludzi chodzi na takie zajęcia. To jest świetne. Po prostu tak, żeby oni tu o siebie dbają i to jest też bardzo ciekawe dla mnie w porównaniu z Polską, że tutaj te starsze osoby, one są w dużo lepszym shape, w takim lepszej kondycji mentalnej, ale też fizycznej. Dużo więcej dbają o siebie i chodzą na siłownię, i właśnie jakieś psychoterapie, i jakieś zajęcia dodatkowe. I to bardzo fajne jest, że widać, że oni są tak na czasie. Tak, wiesz co, to jest zaskakujące, ale ja zauważam to również tutaj, wiesz, że ludzie starsi, nawet w wieku bardzo podeszłym, po 90, idą na tańce, żeby się poruszać, prawda? Czasem to jest o chodziku albo o wózku, ale tańczą. Wiesz, nie mają z tym żadnego problemu mentalnego. Po prostu, nie? Ale wiesz co, to się też w Polsce zmienia. Zauważyłem, że jest taki trend. Dużo zrobiły tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, które zaczęły ludzi pobudzać do działania. I to jest fajne, nie? No dobra, ale szkołę wiemy, jak to robisz, ale powiedz mi, czy czasami udaje ci się też nauczyć jakichś polskich słów Brazylijczyków? Uczyłam, zawsze moi uczniowie się interesowali tym, żeby się nauczyć czytać po polsku, więc uczyłam ich czytać. Przyspieszony kurs czytania po polsku pół godziny. I jesteś w stanie normalnie czytać książkę po tym. Nie wiesz, o co chodzi, ale jesteś w stanie wszystkie dźwięki wymówić i... No. I jakie efekty były? No były, no umieli czytać. Dawałam im, przynosiłam książki polskie z domu i czytali. Wow. Słuchaj, ty jesteś taki omnibus. Ty wiele rzeczy robisz naraz. Bo tu teraz chcę się popytać właśnie o biuro podróży, bo o kanale będziemy mówili już potem, po tym jak mi opowiesz o biurze podróży, ale masz takie swoje biuro podróży. Nie wiem, czy to można nazwać biurem podróży, czy też jest to po prostu organizowanie różnych eventów. Jak to No, ja to nazywam biurem, bo ja się zajmuję organizacją wszystkiego od momentu, jak osoba tu wyląduje. Więc ja tylko nie zajmuję się lotami i jakimiś tam ubezpieczeniami, ale odbieram z lotniska i od tego momentu jest wszystko na mojej głowie. I ludzie mieszkają u mnie w domu, no bo chodzi właśnie o pokazanie tej prawdziwej Brazylii, nie tylko tego świata dla turystów. Bo zazwyczaj jak ktoś tu przyjeżdża, no to jednak w takie turystyczne miejsca trafia, a ja zabieram w takie miejsca, które zabierałam już Brazylijczyków, którzy tutaj mieszkają i oni nie znali. Nie wiedzieli. Nie. I to dużo jest takich miejsc. Ja tutaj eksploruję sobie na własną rękę i potem staram się pokazać to, co tutaj odkryłam podczas tego czasu. Tak, ta twoja ciekawość świata sprawiła, że możesz to pokazać, nie? No można tak powiedzieć, bo na przykład zabieram ludzi na wycieczkę do dżungli, tutaj akurat ta fawela jest otoczona lasem atlantyckim, no i to są takie ścieżki, gdzie ja po prostu biorę psy, maczetę, kawę do termosu i idę i odkrywam to sama, ale już te wszystkie ścieżki poznałam, więc teraz już kolejny level, schodzę ze ścieżek i próbuję się znaleźć na azymut, gdzie jestem. Aha. I tak też robię tym ludziom. Ja tam chodziłem z tobą na te wyprawy czasem. No powiem ci, to jest ciekawe, bo to tuż za fawelą zaczyna się las, tak naprawdę. Dżungla. Mhm. Jest niebezpiecznie. No dżungla. Myślę, że nie jest niebezpiecznie, to znaczy nie ma jakichś takich tutaj bardzo jadowitych zwierząt, jest tylko jeden jadowity pająk, skorpiony i węże, ale to bardzo rzadko się zdarza, żeby zobaczyć. Jak już widzimy pająki, to jakieś ptaszniki, no to nie jest niebezpieczne. Mhm. Ale można zobaczyć na przykład leniwce, czasem jakieś małpki. A duże zwierzęta typu jaguary czy jakieś tego typu? Nie. Tutaj to są pozostałości już po tym lesie atlantyckim. Mhm. Nie wiem w ogóle, wydaje mi się, że jaguar akurat w lesie atlantyckim nie występuje, tylko w Amazonce. Jedyne takie większe zwierzęta, jakie widziałam, to kutia. To są takie po prostu wielkości może średniej świnki. Takie po prostu dzikie świnie. Tak, to chyba się nazywa tutaj hawalina. No myślę, że to jest to samo. Tak, bardzo podobne do świni, tylko mniejsze. Tak.
Tak, a propos, to nie jest w ogóle z tego gatunku, bo to jest z rodzaju chyba szczurowatych. Taki przerosły szczur duży, ale wygląda jak świnia. Możliwe, nie znam się tak bardzo. Muszę to sprawdzić, żeby mieć jakieś informacje. Ciekawe, czy to jest to samo. Tak, ciekawe. Wiesz co, ale dobrze, to powiedz mi jeszcze o tych podróżach. Gdybym ja dzisiaj tak chciał polecieć do Brazylii, to co? Muszę napisać do ciebie, czy jest jakaś strona? Jak to wygląda? Strony nie ma. Jest Instagram i jest mój kanał, więc trzeba bezpośrednio ja ci stronę do mnie zrobię. Ja dzisiaj myślałam o tym, muszę tą stronę w końcu zrobić. No. Ale fajne to jest właśnie, że ludzie piszą, jest taki bezpośredni kontakt, bo wtedy też ja trochę jestem w stanie się o sobie dowiedzieć, co oni szukają w tej wyprawie, bo myślę, że to nie jest wyprawa dla wszystkich. To jest wyprawa dla ludzi, którzy są żądni przygód. Po prostu ludzi, którzy są otwarci na przyjęcie tego, co ten kraj ma do zaoferowania. A myślę, że do tego trzeba mieć bardzo otwartą głowę, bo po prostu jest tu wiele różnych warstw społecznych, przez które my podczas tej wyprawy się przewijamy, bo i jest na przykład wycieczka na fawelę, ale fawela nie jest faweli równa. Ta fawela, na którą ja zabieram ludzi, mam taką zaprzyjaźnioną rodzinę tam, to jest fawela, która jest po prostu skonstruowana z drewna, z tego, co było znalezione na śmieciach, jakichś starych drzwi, szafek i tego typu rzeczy. I ci ludzie tam mieszkają od 10 lat, więc staram się jakby w tych wycieczkach połączyć trochę interes dwóch stron, czyli tak jakby przekierować jakieś zasoby również do tych ludzi, którzy wiem, że tutaj są potrzebujący na przykład, więc to jest jedna z tych wycieczek. Zawsze jak tam idę, to kupuję dużą darowiznę i kto chce się dołączyć, coś dokupić do tego, żeby ta rodzina miała jakieś produkty żywnościowe po prostu. To nie? Jest takie bardzo na zapach. Ciekawe, tak. Tak. No to łączysz przyjemny z pożytecznym. No staram się, bo myślę, że brakuje takich ludzi tutaj, którzy umieliby właśnie nie tylko dotrzeć, jakby zatrzymać te zasoby w tym sektorze takim bogatym, tylko właśnie do też takich biedniejszych ludzi dotrzeć. Biorę też ludzi na wycieczkę w głąb kraju i wtedy śpimy na takiej farmie z prawdziwego zdarzenia. To jest oddalone od wszystkiego. Tam widać jakieś dwa domy, ale to tam 20 minut by podejrzewam zajęło dojście do tego. To jest farma rodziców mojego przyjaciela. I też ojciec tam mieszka na tej farmie i pokazuje nam różne rośliny, jak rosną, tłumaczy, jak w ogóle ten system działa, ze względu, że tam jest bardzo duża pora sucha, jak na przykład to nawodnienie, no kiedy nie ma tej wody codziennie, tak, jak oni to rozpracowują, ale to jest też super, bo można zawsze tym ludziom zadać pytania o to, jak oni żyją, nie tylko ja, nie tylko to, co ja pokazuję, ale też zadać im i ja wtedy tłumaczę to i ludzie mogą się dowiedzieć z pierwszej ręki to, co ich najbardziej interesuje. Ale biorę też ludzi w takie turystyczne miejsca, tylko staram się to zrobić mniej turystycznie, bo wiem, że o to im też chodzi, na przykład nad rafy koralowe, dlatego że to miejsce, w którym mieszkam, Pacyfi, to znaczy rafy koralowe. I tutaj są, wiadomo, że nie takie jak w Australii, ale można zanurkować sobie z rybami. Więc też jakby udostępniam sprzęt do tego i wiem, gdzie są dobre takie miejscówki, o której godzinie tam się trzeba zjawić. Ostatnio też hitem takim było, mieliśmy lot motolotnią, paralotnią właściwie, bo to było na takim grzebieniu. Wow. Nad tymi rafami koralowymi po prostu było widać to z góry, gdzie te baseny naturalne się zaczynają, a najlepsze było to, że to było tak emocjonujące i tak piękne, że na 5 osób, które leciały, to ja i jedna jeszcze właśnie z gości tutaj cały prawie ten lot ryczałyśmy, było tak pięknie. My nie mogłyśmy tak się powstrzymać. Ja mówię, już muszę się opanować, bo smarkam do słuchawki temu pilotowi, który z drugiej strony słyszy, co ja robię, nie? Muszę się ogarnąć, ale było przecudownie po prostu zobaczyć też. Dla mnie to też jest zawsze jakieś przeżycie, bo to jak ja widzę, jak ludzie przeżywają te wyprawy, no to jest dla mnie największa satysfakcja. Ale staram się jakby włączyć wszystkie te elementy tej kultury brazylijskiej, czyli na przykład mamy lekcje capoeiry, mamy lekcje surfingu, idziemy tutaj spać do dżungli, śpimy na bezludnej wyspie. Ayahuasca? No, mamy tak. Ayahuasca również. Ayahuasca to jest jakby native dla Brazylu, ale tutaj akurat w tym regionie, w którym ja mieszkam, jest też inna roślina, Jurema. I ta roślina jest typowa dla tego regionu nordeści. A ma coś wspólnego z ayahuasca? Tak, no to jest taka kuzynka właściwie, więc efekt jest bardzo podobny, chociaż ja uważam, że to jest mocniejsze akurat, Jurema. Dla mnie to jest mocniejsze.
I trochę inna linia wyznaniowa, bo tutaj jakby są wokół tego normalnie stworzone religie. Rozumiem. Więc jakby spożywanie ayahuaski w Brazylii jest uregulowane przez prawo i do celów takich spirytualnych można sobie normalnie spożywać. Mm-hmm, mm-hmm. Tego nie wiedziałem, wiesz. Jesteś taką osobą bardzo wrażliwą, skoro no, wywołało to aż takie wzruszenie, ten lot. I też ten twój kanał taki wydaje mi się bardzo uduchowiony, wiesz. Jesteś taką uczuciową osobą, uduchowioną. Tak, jestem bardzo wrażliwa, tak jak powiedziałeś. Tak, ja to obserwuję, wiesz. Jak ty rozumiesz duchowość? Co to takiego jest z punktu widzenia Polki, która mieszka w Brazylii? Dla mnie to jest wszystko, co w jakiś sposób prowadziłoby nas do bycia lepszym człowiekiem i do wychodzenia poza te limity, które my mamy. Bo każdy w jakiejś kulturze się wychował, w jakiejś rodzinie, w jakiejś społeczeństwie i jakieś tam limity ma narzucone. Albo to są limity jakieś religijne, albo to są jakieś limity myśleniowe, albo właśnie to, że na przykład czasem niektórzy nie są zdolni wyjść poza to i spróbować nowych rzeczy, tak jak na przykład ayahuasca, mimo że to nie jest religijnie połączone. No i dla mnie ta duchowość to jest rozwijanie tej swojej wrażliwości na świat i na siebie samego. Bardzo prosta definicja, podoba mi się, bo nie napuszona taka, prawda? Tak, bądź lepszym człowiekiem. Tak, bo to może być wszystko. To nie musi być jedynie postrzeganie w sensie takim, że jakiś New Age albo właśnie ayahuasca albo jakieś ceremonie. To też może być religia katolicka albo jakakolwiek inna religia. Tak, dopóki to nam służy jako narzędzie, nie jest to jakby celem samym w sobie, tylko jest to tym narzędziem do poszerzania świadomości, do poszerzania tej wrażliwości. Bycia lepszym człowiekiem, to jest ta duchowość właśnie. Mm-hmm. Ta definicja mi się podoba. Muszę przemyśleć sprawy. Wiesz, ja na moim kanale umieszczam jakby różne poglądy na te tematy duchowości. Oj, tutaj jest całe spektrum. Też mam swój pogląd, ale ja go nie wyrażam na kanale. Natomiast definicja mi się podoba. Cieszę się. Nikt mnie nie zapytał jeszcze o tą definicję, więc to tak z serca płynęło. Fajnie, cieszę się. Wiesz co, chciałem zapytać cię teraz o jeszcze taką jedną bardzo ważną dla mnie rzecz, bo ty w którymś filmie opisałaś, że spotykasz się też z Indianami, prawda? Czy miałaś spotkania takie z Indianami, prawda? Tak, jak mieszkałam odbierasz? Z Indianami też w Ekwadorze. O, mieszkałaś z nimi? Tak. Wiesz co, to muszę cię podpytać. Tutaj się spotykam z grupami etnicznymi, no a w Ekwadorze akurat mieszkałam jako pierwszy biały człowiek w ogóle w tej wiosce u Indian. Zresztą do dzisiaj mamy kontakt z nim. Wow, to jeszcze jest jedna rzecz, która nas łączy. Języka. No tak, wiele nas łączy, to mogę też cię tam wysłać. Bo wiesz co, fajnie ludzi tam wysyła. Miałem spotkanie z wodzem Apaczów tutaj w Stanach, z Dagmarą. Nasza przyjaciółka Dagmara to zorganizowała w Arizonie. I byliśmy razem jako pierwsi biali w najświętszych miejscach Apaczów, żeby złożyć wspólne prośby o lepszy świat, o jakby odnowę tego świata, nie? Dostało mi się za to, jak nie wiem, od niektórych, ale wiesz co, niesamowite przeżycie, bo byliśmy tam po raz pierwszy jako biali. Nigdy wcześniej nie byli dopuszczani. Powiedz mi, jak ty odebrałaś tych ludzi, z którymi mieszkałaś po raz pierwszy jako biała? No to było całe doświadczenie, dlatego że oni też, część z nich w ogóle nie ma kontaktu z białym człowiekiem, na przykład dzieci nigdy nie widziały, więc te pierwsze chwile to były takim zaskoczeniem, dlatego że ja myślałam, że oni wychodzą wszyscy do cywilizacji od czasu do czasu, no a tam się okazuje, że no wychodzą, że większość wychodzi, ale byli tacy, którzy no nie byli po prostu nigdy. I były takie sytuacje, że na przykład dzieci uciekały i się chowały, bo po prostu się nas bały, ale była też sytuacja, gdzie normalnie jeden z Indian był tak przerażony i się uspokoił dopiero, kiedy pojawił się jego kuzyn, który jakby nam tam przywitał i nas już znał. Mhm. To jeszcze nie w ogóle zanim my weszliśmy do nich, do tej wioski, bo to jeszcze było w wiosce 3 godziny łódką stamtąd. I on potem do mnie tak zagadał i mówi, słuchaj, czy ty wiesz, dlaczego ja się bałem? A ja mówię, dlaczego? Pomyślałem, że on jest zwierzęciem. On, mój kolega Krzysztof, który sobie chodził po prostu bez koszuli i był tak biały,
że on myślał, i my nie wiedzieliśmy na początku, że jakim zwierzęciem, o co chodzi. I my dopiero z czasem odkryliśmy, że oni wierzą legenda. W takie zjawy. Tak, w legendy, ale oni tam się zarzekają, że widzieli jakby w lesie. To ja nie mam jakby nic do powiedzenia, bo ja sama zaczęłam kwestionować to, w co ja wierzę, a w co nie po tym pobycie. Dlatego, że oni opisali tą osobę, to nazywają Tunda. To jest po prostu wysoki blondyn, to tak jak właśnie mój towarzysz podróży, coś na miarę elfa, którzy bardzo szybko biegają pomiędzy drzewami, nie da rady ich w ogóle dogonić i oni tak przemykają między tymi drzewami. No i też tam jakieś parę rzeczy, parę takich atrybutów dali i tak to wyglądało, że to są te elfy, dlatego że potem też odkryliśmy, że oni wierzą również, ja nie wiem jak to po polsku się nazywa, ale to są takie leprechauns z czapką, którzy dają fałszywe złoto i uprowadzają dzieci, więc oni też w to wierzyli. No i dla nas to spotkanie, nagle jakby uświadomiliśmy sobie, że to jest spotkanie z kulturą, która naprawdę jest odległa i oni nawet właśnie nie mają takich punktów zaczepienia na niektórych płaszczyznach. Nie mogą porównać do niczego. No to było to bardzo ekscytujące, ale zostaliśmy niesamowicie przyjęci przez nich. Tam naszą kontrybucją właśnie była nauka angielskiego. Wiadomo, że to się opierało głównie na zabawach, chociaż naszym hasłem jakby wyjazdu, tam nie spędziliśmy tak długo, bo 2,5 tygodnia, to dzieciaki krzyczały do nas chicken, chicken. I jakby naszym zadaniem było odpowiedzieć na przykład hello, jak oni krzyczeli przez to boisko, bo to ta wioska bardzo malutka, tam 3 rodziny, które pomiędzy sobą są pokrzyżowane tak naprawdę. I to jest boisko i wokół tego chyba około 10-12 domów. I to jest cała wioska. No doświadczenie było niesamowite, bo po prostu mogliśmy tak na maksa wejść w tą ich kulturę. Oni posługują się swoim własnym językiem, Ciapala, więc oni z nami rozmawiali po hiszpańsku, ale między sobą w tym Ciapala. No i pokazali nam to swoje życie tak od podszewki, czyli i z nimi szliśmy na przykład na finkę, czyli na taką jakby taki ich teren, który oni mają tam przyznany przez państwo dla tego plemienia. Uprawiać właśnie, zbieraliśmy kakao, pokazywali nam, co tam uprawiają, różne takie owoce, których nigdy nie widzieliśmy już ani przed tym miejscem, ani po tym miejscu, mimo że byliśmy w tym samym kraju. No i poznanie tego, w co oni wierzą, jakby jak wygląda ich dzień, dla mnie to było niesamowite, ale dla mnie przede wszystkim ta prostota, bo kiedy my byliśmy, to oni owszem mieli agregat na prąd, ale to był agregat, gdzie tylko 2 osoby umiały to obsługiwać, więc jak już ta osoba wyjechała z wioski, to już agregatu nikt nie włączał, tylko o świeczce było wieczorem siedzenie, a jak włączali, no to benzyna droga i trzeba ją tam dowieźć, no bo to jest dość daleko od stacji benzynowej, myślę, że to jest podróżą dobre 6 godzin, także to taka na cenę złota benzyna, więc oni włączali to tylko na pół godziny i to był taki moment, że w jednym z domów był telewizor i ten telewizor przez pół godziny chodził i wszystkie te dzieciaki, dorośli się zbierali w tej chacie i tam oglądali, jak wygląda ten świat na zewnątrz, nie? Ale dla nich to było niesamowite, największą taką atrakcją, oni nam mówili, pokażcie nam zdjęcia i dla nich zobaczyć śnieg na zdjęciu, to oni po prostu wołali siebie wzajemnie, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda, to takie rzeczy. Nie wiem, czy oni w ogóle wyobrażali sobie, że to tak może wyglądać, no bo u nich nie prawdopodobnie ma tego, nie, bo póki nie dotkniesz, no to nie masz pojęcia i tak, nie? Wiesz, jak wygląda zdjęcie ze śniegiem, ale nie wiesz, jak wygląda śnieg. No to ja nawet nie wiem, czy oni sobie zdawali sprawę, niektórzy z tego, że takie coś istnieje jak śnieg. Wydaje mi się, że nie. Jak długo tam mieszkałaś? To było krótko, 2,5 tygodnia. Mieliśmy niestety ograniczony czas. Ale zamierzam tam wrócić jeszcze. Oni w ogóle obiecali mi, że mogę sobie tam wybudować dom, jeżeli chcę. Ja o tym myślałam, bo chciałam mieć taką miejsce, w którym mogłabym się całkowicie odłączyć od cywilizacji, ale teraz niestety już jest tam internet i dla mnie to trochę straciło ten urok. Chociaż może jakbym wyszła z wioski i bym gdzieś zbudowała się pół godziny dalej w dżungli, no to wciąż miałoby to możliwość, że idziesz i jesteś całkowicie odłączony. Ale przez te 2,5 tygodnia
No, zżyliśmy się bardzo z tymi ludźmi, no bo ja do dzisiaj od nich otrzymuję, od moich uczniów z tej szkoły, od nauczycieli z tej szkoły, tam od czasu do czasu jakieś wiadomości. No i też staram im się w miarę możliwości pomóc, więc jeżeli wiem, że ktoś ma taką chęć, żeby jechać tam jako wolontariusz i wiem, że to jest taka osoba, która nie zaburzy tego porządku, który oni tam mają, no bo jednak to nie można tam kogokolwiek wprowadzić. My też, żeby tam wejść, musi to być specyficzna osoba, która rozumie takie kwestie kulturowe i jakby uszanowania tego, że oni wielu sprzętów na przykład nie widzieli i przede wszystkim złączenia się z tymi ludźmi na tym samym poziomie, bo myślę, że przez to ludzie też nie potrafią dotrzeć do takich miejsc, bo po prostu nie są przygotowani na to, żeby żyć w taki sam sposób jak ci ludzie. Mhm, jeść to samo. My na przykład jedliśmy cały czas to samo przez 2 tygodnie. Ryż. No, przepraszam. Tak, ryż i co jeszcze? Ryż, banany takie platany. Lubię je. I do tego mieliśmy sok z dżungli, który notabene, my się skapnęliśmy, że oni robią z wodą z rzeki, no ale takie jakby są realia, no to musisz pić. No i to, że to jest woda z rzeki nieprzefiltrowana i tak dalej, no to już jest druga kwestia, tak? I do tego to, co złowiliśmy. Czyli szło się raz na kilka dni, ktoś z jakiejś rodziny szedł do lasu i albo łowił ryby. I to normalnie albo można było harpunem, albo ręką łowić spod kamieni. Ja akurat byłam odpowiedzialna za łowienie krewetek, więc łowiliśmy krewetki do takiego kosza i to też polegało na tym, że jedna osoba, Ilda, ona była moim partnerem w łowieniu, podnosiła kamień, a ja spod tego kamienia do kosza musiałam wygarniać wszystko, co było i zawsze tam jedna krewetka się znalazła czy coś i po prostu potem my, jak z tą rodziną łowiliśmy, to wszyscy to jedli. Wszystkie rodziny dostawali jakby część tego. Więc to też tak fajnie, że też w takiej społeczności życie. Cała społeczność i oni tworzyli rodzinę po prostu, jedną wielką rodzinę. Tak, tak. Mhm. Bo jak dzieciaków nie było z kim zostawić, no to zostawiali z rodziną obok, a wszyscy wiadomo, że jak łyse konie się znają, bo w całej wiosce myślę, że było około 60 osób, 70. Wiesz, kiedy tak opowiadasz, to przyszły do mnie takie myśli, jak w jak skomplikowanym świecie, niepotrzebnie skomplikowanym my żyjemy, ta zachodnia cywilizacja, która tak naprawdę narzuciła sobie poprzez te wygody takie własne więzienie, bo jesteśmy uwięzieni we wszystkim, prawda? I kiedy zdamy sobie z tego sprawę, jak to jest niepotrzebne, no to dopiero wtedy możemy dostrzec tą prostotę i możliwość życia w tej prostocie. Bo to jest... Dokładnie. Miałem takie spotkanie niedawno, tydzień temu, z Polką, Nelą, Kornelią, która porzuciła, w pewnym momencie po prostu zdenerwowała się na cywilizację i porzuciła pracę i swoje ówczesne życie i mieszka na drodze gdzieś do Santiago de Compostela w Hiszpanii, na północy i żyje z tego, co tam jest. Myje się w strumieniu, mieszka w małym domku na czyjejś posesji, prąd ma tylko z baterii słonecznej, nie potrzebuje nic i jest przeszczęśliwa. Jestem szczęśliwa? Ja jestem szczęśliwa, tak. Aha. Myślę, że nie byłam szczęśliwsza w moim życiu, jak jestem tutaj. Jednak to, co właśnie mówisz, że wiele sobie rzeczy sami utrudniamy i myślimy, że coś jest nam potrzebne, a w gruncie rzeczy... No, większość tych sprzętów, które mamy w domu, jakby się tak dobrze zastanowić, ile tego używamy, no to moglibyśmy równie dobrze nie kupować. Ale do tego też bardzo ciekawe jest taka książka Sapiens, bardzo znana. To był taki hit 2-3 lata temu. I tam właśnie było powiedziane to, że... Sapiens. Ja tutaj mam, to pokażę, bo to taka okładka międzynarodowa, więc w każdym kraju jest ta sama okładka. Ja akurat mam po portugalsku tą książkę. Uma breve historia da Krótka historia ludzkości. Sapiens. I tutaj autor wspomniał właśnie to, że nam się wydaje, że my teraz mamy łatwiejsze życie niż kiedyś, ale jeżeli spojrzeć na ilość godzin, jaką pracujemy, to nigdy nie pracowaliśmy więcej. Tak. Nigdy w historii ludzkości nie pracowaliśmy więcej niż w chwili obecnej. Popatrz, uzmysł... I to daje do myślenia, nie? Tak, wiesz co, masz rację. To mi uzmysłowiła Nela, która powiedziała, popatrz, myśmy się dali zniewolić na 12 miesięcy w roku za 2 tygodnie wakacji. Prawda? 2 tygodnie wolnego w ciągu roku. Wow.
No, to jest sprzedawanie swojego życia trochę, bo pytanie, czy my naprawdę tak dużo potrzebujemy, nie? No, wiesz co, ja żyję, jeśli chodzi o warunki Teksasu, to żyję w skromnych warunkach i mam mały domek, ale ja uważam, że i tak jest za duży ten dom, że mógłbym się jeszcze podzielić z kimś tym domem. I fascynuje mnie rozmowa z tobą, dlatego że ty żyjesz w dużo skromniejszych warunkach, a jednak widzę po tobie, po twoim uśmiechu, po twoim optymizmie, że żyjesz pięknie. Staram się w taki sposób, jaki moja dusza dyktuje, więc staram się chyba właśnie być jak najmniej uzależniona od tego społeczeństwa i jakby od systemu. Tak jak właśnie ta dziewczyna, o której przed chwilą wspominałeś. Uniezależnienie się od takich rzeczy zewnętrznych, takich faktorów na przykład. Okej, no teraz w Polsce jest ta sytuacja, że prąd się taki bardzo drogi zrobił, nie? Tak. Jeżeli ktoś by miał tą baterię słoneczną, no to już jakby nie odchodzi mu to, w ogóle nie zastanawia się nad tym. I jak człowiek zaczyna sobie sam radzić, patrzeć, jak ja mogę się sam tutaj ogarnąć, żeby nie potrzebować pomocy osób trzecich albo jakichś instytucji, no to naprawdę jest w stanie sobie ułatwić to życie, uprościć je w ogromnym stopniu. Cudowna rozmowa z tobą. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem z tobą porozmawiać. Chcę ci bardzo serdecznie podziękować, a jednocześnie, no nie wiem, czego ci życzyć, bo chyba wszystko masz. Tak, chyba wszystko mam. Ostatnio mama mi się pytała, co bym chciała na urodziny i naprawdę musiałam się zastanowić i powiedziała mi, że szczotkę do włosów potrzebuję. Więc chyba faktycznie wszystko mam. Julio, bardzo ci dziękuję za rozmowę i wiesz co, tak mam takie małe marzenie, żeby od czasu do czasu zapytać ciebie, co tam, zapukać do ciebie, co tam, jeśli oczywiście pozwolisz, to byśmy wrócili do tej rozmowy jeszcze kiedyś. Pewnie, serdecznie zapraszam, z miłą chęcią. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa też zainspiruje ludzi, żeby może przejrzeli w swoim domu, czego nie używają i co by mogli komuś dać, żeby im się to przydało. Komuś innemu, jak nie używamy, to puścić dalej w świat. Bingo, tak, o to nam chodzi. Właśnie powiem ci, że gdybym chciał zrobić z tobą drugą edycję, to właśnie w takich klimatach. Minimalizm. Super, no to ja liczę na to, to jesteśmy umówieni. Super, bardzo ci dziękuję. Drodzy widzowie, jeśli mielibyście jakieś pytania albo byliście gdzieś w Brazylii i chcielibyście się podzielić z nami swoimi informacjami na ten temat, swoimi przeżyciami na ten temat, piszcie. Ja prześlę to do Julii, jeśli będą komentarze, to też będzie miała do tego dostęp. A pod filmem macie linki do kanału Julii, który nazywa się Inne Światy. A wiesz co, jeszcze jedno pytanie. Zapomniałbym. Dlaczego Inne Światy? Inne Światy, bo mój kanał opowiada nie tylko o Brazylii, ale opowiada właśnie o tych innych światach, które mamy jakby w środku tego jednego świata, w którym żyjemy. O tych różnych realnościach, ale też właśnie o tym, że może nie wszystko to, co widzimy, to może nie na tym się kończy ten świat. Może właśnie istnieją też inne światy, inne wymiary. Ale to właśnie jest o tych wymiarach w każdym sensie, i w fizycznym, i w mentalnym, i w energetycznym. Więc to jest takie objęcie tego i przytulenie tego. To jeszcze bardziej zaostrzyłaś apetyt na następną rozmowę. Zapraszam serdecznie na mój kanał też, żeby zobaczyć i dowiedzieć się o Brazylii. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Także tak jak powiedział Ziggy, zostawcie tutaj komentarze, a ja chętnie podzielę się tym, co wiem i zaspokoję waszą ciekawość. Bardzo ci dziękuję, przytulam do serducha i co? Dobrej nocy? Nie, u ciebie popołudnie. Popołudnie. Popołudnie, dobrego dnia ci życzę. Życzymy dla nas wszystkich. My zawsze mówimy, jak ktoś nam życzy dobrego dnia, to mówimy dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie. Pa, pa. Pa. Sorrir, dançar e viver essa vida de aprendiz.